Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Natalia Zawartka-Ignaszak, jedna z organizatorek Dziecięcego Festiwalu Działań Artystycznych Sztuka Kuka. Jest to już trzecia edycja. W tym momencie znajdujemy się na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, gdzie właśnie odbywają się warsztaty Tak to widzę. Są to warsztaty malarskie. Prócz tego dzisiaj odbywają się różnorodne warsztaty. Jest ich aż kilkanaście w sześciu miejscach w Kaliszu, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Festiwal jest bezpłatny, wszystkie wydarzenia, wszystkie warsztaty, imprezy towarzyszące są bezpłatne, dostępne dla wszystkich. Jest to takiego swojego rodzaju akcja społeczna, do której angażują się pasjonaci pracy z dziećmi, pasjonaci działań twórczych. Co roku włącza się bardzo dużo instytucji, firm, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Festiwal z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. No i dzięki temu, że tyle ludzi nas wspiera, tyle ludzi chce działać, tworzyć dla dzieciaków, może to być na tak szeroką skalę. Jest to festiwal stworzony dla dzieci z myślą o dzieciach i przez trzy dni bawimy się, tworzymy, działamy. Podczas festiwalu można spotkać warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne, warsztaty twórczego rozwoju, konstruktorskie i wiele, wiele innych. To też serdecznie zapraszamy. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Katarzyna Fryś, jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzisiaj na Uniwersytecie Adama Mickiewicza odbyły się i nadal odbywają warsztaty artystyczne. Dzisiejszym tematem jest czerpanie papieru. Dzieciaczki przy pomocy naszych wykładowców, naszych studentek pomagali dzieciom przy czerpaniu papieru. Podstawą czerpania papieru, jakie są materiały? Przede wszystkim potrzebny jest klej do papieru, papier, na przykład jakieś gazety, jakieś inne materiały właśnie papierowe, woda, ewentualnie suszone kwiaty, zioła czy inne produkty, na przykład pochodzenia roślinnego. Na początku koleżanki pokazały tutaj dzieciaczkom, jak należy, jakie są początki wytwarzania papieru. Były na ułamie. Miałam telefon, że spokojnie, zaraz się siedzi na nim. Delikatnie. A dzieciom stanąć na plecach. Okay. Ale uwaga! Dzieciaki.
Stajemy tylko tam, gdzie jest pupa. Tak, mniej więcej. I tutaj, gdzie jest bliżej szyja, dobra? Tak, dobrze. Łapiemy dziecko za ręce. Nasze nowe.